Jeszcze raz witamy wszystkich bardzo serdecznie. W związku z tym, drodzy Państwo, że problemy techniczne nie pozwoliły nam być z Państwem na żywo i gotować w czasie rzeczywistym, wrzucimy razem z paniami z KGW Dolina Małyska filmik instruktażowy, jak przygotować taki prawdziwy żurek wielkanocny. Panie się tu zdeklarowały, że jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, to zapraszamy do świetlicy sołeckiej Acting w Małyszynie. Każdy, komu pomoc będzie potrzebna, panie udzielą jej osobiście, prawda? A teraz już oddaję głos panią i powiemy, co tu już się u nas wydarzyło. Także proszę Państwa, już 15 minut się gotuje wędzorka z liściem laurowym i z zielem angielskim. Przysmażyłyśmy boczek gotowany wędzony z cebulką na odrobinę oleju i teraz Danusia tą zasmażkę tutaj do żurku po prostu wrzuci. Trzeba dobrze wymieszać, bo to będzie lepszy smak. Wrzucamy również teraz już, proszę Państwa, białą kiełbaskę i dla bezpieczeństwa, żeby ona nam nie popękała, to ją po prostu nakuwamy. Bo czasem jak za długo troszeczkę się nam pogotuje, to wtedy popęka i ona nie wygląda tak bardzo smacznie na talerzu. Więc wrzucimy tutaj białą kiełbaskę. A ja w tym czasie wstawiam jajeczka. Tak, jajeczka wrzucamy do wody zimnej, po prostu dla bezpieczeństwa, żeby znowu nam tutaj nie popękały. I od chwili zagotowania gotujemy 8-10 minut. Teraz wrzucamy jeszcze kminek, łyżka kminku. Czosnek Danusia, tutaj dwa ząbki czosnku. Ja jeszcze troszeczkę soli do tych jajek, żeby się nam ładnie skorupka zgrała. I czosnek, to tutaj Danusia wyciśnie czosnek. Paskę. Dodamy również łyżkę majeranku, ale jak mówiłam, że posiadam dużo tych olejków eterycznych i smakowych, żeby to uwolnić, to rozcieramy i nam się gotuje jakieś 5 minut, 10 z kiełbaską z tym, przykrywamy przykrywką i będziemy następnie dodawać zrobiony zakwas. Zakwas mąki żytniej. W międzyczasie, zanim nam się zagotuje, później doprawiamy jeszcze tak do smaku pszanem, pieprzem, no i ewentualnie solą i śmietaną. Pokażemy Państwu, jak robimy zakwas. Do takiego naczynka najlepiej jakby był dzbanek taki, ewentualnie słoik szklany. Wlewamy 0,7 ciepłej wody, 0,7 litra ciepłej wody, dodajemy 4 łyżki mąki żytniej. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa ząbki czosnku. Liści laurowych 4 i 10 ziarenek ziela angielskiego. Mieszamy, przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 7 dni. Codziennie oczywiście mieszając. Jeśli by się tak zdarzyło, że wydawać nam się będzie, że to jest za mało kwaśne, czy coś, możemy wrzucić skórkę z chleba. Oczywiście taką dobrze skrojoną, bez miąższu, wtedy po prostu ten zakwas szybko nam zakiśnie. O, proszę bardzo.
dla wzbogacenia smaku, proszę Państwa, tego żuru naszego świątecznego, jeśli ktoś lubi takie właśnie wyraziste smaki, możemy też zaeksperymentować i sobie po prostu dodać troszkę wody spod kiszonych ogórków. To jest taka bomba witaminowa, bo przecież jak kiszmy ogórki, to dodajemy chrzan, czosnek, koper, liść laurowy, ziele, liść dębu, liść wiśni, liść porzeczki. Także jak pół szklaneczki dolejemy, to wtedy będzie i on bardziej taki wyrazisty, ale to tylko kwestia smaku. To można za którymś razem tam zaeksperymentować. Także jak mówię, mało, że to jest bardzo zdrowy taki ten zakwas, to i później w tym żurku również te witaminki no, służą, to wszystko służy zdrowiu. Także zachęcamy do tego, żeby również jak eksperymentować i dobierać sobie smaki, co właściwie będziemy, co nam będzie bardziej odpowiadać. W międzyczasie gotują się jajeczka. Takie nie bardzo proste od kury, że tak. Żeby nam się skórka dobrała. Tak, oczywiście. No i jajeczka jak już będą gotowane, jak od chwili zagotowania 8-10 minut, to później pokażemy Państwu jak sprawdzić, bo jeśli ich przegotujemy, to one będą w środku takie szarawe, też mało apetyczne. Dlatego po prostu już jak będą gotowane, to wtedy Państwu... Ale wody nie wylewamy. Tak. Nie, ale, wylewamy wody, a szczególnie z tych jaj, które się do święconki gotują, to wtedy dziewczyny, jak się odmyją w takiej wodzie, to nikną wszystkie mankamenty urody, czyli tak. Tam bieg i w ogóle różne takie. A ja jeszcze mam pytanie, a czy taka woda zapobiega smarczku? No na pewno. Ale proszę Państwa i proszę Pani szczególnie, nie mam się co martwić o zmarszczki, bo jak stare polskie przysłowie mówi, że urodą się potrawy nie okrasi. Także ważna jest uroda zewnętrzna, ważna jest, bo jest przyjemnie, jak jest ktoś gładki, ładny, ale najważniejsze jest piękno, które nosimy w sobie. Piękno właśnie teraz, przed świętami szczególnie nam jest potrzebne. Otwórzmy to piękno w naszych sercach. Zauważmy tego człowieka obok. Może z kimś nie nawiązywaliśmy dawno kontaktu. Może ktoś potrzebuje naszej pomocy, szczególnie w tym okresie świątecznym. Uczulamy i prosimy Państwa, uśmiechajmy się do siebie w tych trudnych czasach. I mam taką propozycję, żebyśmy motto na te nadchodzące święta mieli takie, jak po prostu to są słowa księdza Jana Twardowskiego z jednego z tomików jego wierszy. Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Pamiętajmy o tym, proszę Państwa. Troszkę refleksji może, ale ten czas przedświąteczny to jest takim czasem zadumy, czasem takiego może trochę smutku w tym poście. Cierpienia, bólu, no ale po tym wszystkim przecież, proszę Państwa, święta przychodzi radość i zwycięstwo. Zwycięstwo dobra nad złem. I tego wszystkiego życzmy wszystkim Państwu, życzymy Państwu i sobie, życzmy sobie nawzajem. To już w międzyczasie troszkę refleksji nam się pojawiło, ale jest to okres taki właśnie, jajeczka się gotują. Tutaj Wajusia. Jeszcze może powiem o tych jajeczkach, że kolor skorupki wcale nie oznacza wartości odżywczej jajka, bo a wręcz przeciwnie. Ważne jest w jajku żółtko. Im bardziej pomarańczowe, tym jest więcej witaminy A plus D. Czyli to też samo zdrowie. No to teraz proszę Państwa popróbujemy, co tu jeszcze możemy dodać. Danusia, weź, bo ja może mam taki smak. No chyba mało słone, chociaż tu akurat nie jest taka najdrobsza. No ale bez soli też. Może tak na czubek łyżki. No to na czubek łyżki. Dodamy, proszę Państwa. Teraz dodamy chrzanu. No, Danusia, ty będziesz śmietankę.
śmietankę, proszę Państwa, żeby nam się nie zważyła, dodajemy trochę sol. Odrobinę soli, żeby nam się nie zważy. I hakujemy brzonkiem. Hakujemy brzonkiem. No zapachu się nam narobiło po tym boczku, po cebulce. Zioła pachnie. I teraz mi się nasunęło takie przysłowie, bo tu wędzoneczkę gotujemy. No ale wiemy, że dzieci, czy po prostu no, my kobiety nie warto za takimi rzeczami, no może troszkę tłuściejszymi, czy żeby było dużo, ale panowie tak, bo przecież przez żołądek do serca. Więc tą wędzoneczkę możemy też wyjąć, pokroić w kosteczkę. No i jeśli ktoś będzie uważał, że ten żurek jest troszkę taki, no nie bardzo za chudry, to sobie może dogodzić właśnie jeszcze zsunąć tą wędzoneczkę, no i wtedy na pewno już będzie ok. To już będzie taka treściwa ta zupa, ten żur świąteczny. Danusia, chyba jeszcze troszkę pieprzu i może ten szan. Musi być to troszkę ostrzejsze, bo proszę Państwa, jajka to jednak troszkę potrzebują, żeby mieć, bo to wiadomo, jeśli je najczęściej z majonezem, czyli jak wsadzimy je do żurku, no to też, żeby to było takie troszkę ostrzejsze. I teraz myślę, że już będzie dobrze, jajeczka się gotują, a Ty coś też o jajeczkach. To takim znakiem życia, płodności, radości, siły i zdrowia. Tak, jajka, tak, oczywiście. Warto je spożywać. No, także dla dziewczyn dałaś radę, że usuwają mankamenty urody, a jak to ja może dla chłopaków teraz dam radę. Tylko no nie wiem, czy akurat wpadnę w tonację, więc ja może zacytuję zwrotkę piosenki takiej, którą zespołem śpiewamy. Słuchaj ta chłopoki, życie w obszeninie, znajdzie tatu szczęście w Małyskiej Dolinie. No i to jest lito prawda, proszę Państwa. Także zachęcamy do wizyty u nas. Troszkę na wesoło, jajeczka nam się gotują, proszę Państwa. No i tak, jeszcze po prostu chwilę nam się pogotują. Później właśnie zaprezentujemy Państwu, jak to wszystko będzie wyglądało na talerzu. A już to taki prosty test świeżości na jajka. Trzeba potrząsnąć jajkiem, czy chlupocze, czy nie. Jak nie, to znaczy, że jest świeżutkie jajko. Myślę, tak, przepraszam, myślę, Danusia, że możemy już wyjąć białą kiełbaskę. O, tak. Już wyjmujemy. No to zmniejszy trochę. Myślę, że możesz już wyłączyć, bo nam się wszystko już ugotowało. No jeszcze troszeczkę niech się pogotuje. Tak, na takim średnim ogniu, tak. Dlatego że jakby to właśnie, żeby zapobiec temu, żeby ta kiełbaska nie popękała, bo między innymi też, bo zależy, czy kupimy, w jakim rycie kupimy, wtedy ona niezbyt apetycznie wygląda, jak my ją pokroimy. A tak to bezpiecznie, jak my gotujemy taki po prostu żurek. Zresztą jeszcze coś Państwu podpowiem. Jak mówię, my jednak bardzo zachęcamy do gotowania żurku, bo jak wiemy, ceny teraz idą w górę. Wszystko kosztuje, mało że to jest bardzo zdrowe, to jeszcze nie zrobi wyrwy w naszym portfelu, no bo w sumie te składniki to są takie, no można powiedzieć, na nasze kieszenie. Także, no a wiadomo, że wartości, jeśli chodzi o zdrowie, no to są nie do przecenienia. Także na przykład, jeśli chcemy się rozmaicić i no nie odpowiada nam jedzenie żurku tak często z chlebkiem, możemy dogotować sobie ziemniaczki. I ta okrasa, którą tutaj dałyśmy, nie pójdzie do żuru, tylko pójdzie na ziemniaczki. Następnym razem
no mamy zakwas, co my to wykombinujemy? Możemy wrzucić też kawałeczek wędzonki, czy jakieś kiełbaski, a może żeberko. I proszę Państwa, obrać kilka ziemniaczków, tak jak na zupkę. Niech one nam się troszkę podgotują tak do miękkości i wtedy zalewamy tym zakwasem, który do żuru tutaj żeśmy dodały. Zaprawimy śmietanką, coś tam jeszcze możemy wrzucić. No i jest taka może troszkę nietypowa, ale zalewajka. Także raz zalewajkę, raz żurek z ziemniaczkami, raz z chlebkiem, tak. Także no niestety lubię wtedy w czasach, kiedy mamy nasze nie pracowały, tak jak teraz kobiety pracują, no było biednie, no to wtedy proszę Państwa właśnie barsz, te zalewajki, jadło się prawie 3 razy dziennie. No i trzeba przyznać, że to starsze pokolenie było o wiele zdrowsze niż dzisiaj. My jesteśmy, ja też już tam należę już swoje, także, no ale widzicie Państwo, bez przyjaciół Gilawski, bez niczego i też jadałam i zalewajkę, i żur, i to był, nieraz to był rarytas, bo właśnie nawet tej kraszanki nie było, tylko jadało się, wtedy się mówiło to ziemniaki czy zupę z solą, czyli sama była z sól, to znaczy tylko sól i to co konieczne, bo już czasem nawet na okrasę nie wystarczało. No ale jak mówię, zachęcamy, bo to są i przyprawy, i ten żurek są bardzo zdrowe. O to przecież nam chodzi, żebyśmy byli zdrowi. No i bogaci. To są takie trochę też oszczędności w naszych portfelach, bo nie wydajemy na te produkty z najwyższej półki. No jajeczka. To ja tylko zaprezentuję teraz, czy może ja, zaproszę do babczyny, podnosimy jajeczko i jak nam szybko obsycha, o tutaj już nam obsycha, tak, czyli, obsycha, czyli jajeczka mają, się robi. Tak, jajeczka już mają, już są gotowane, co mają dość, tak. Już można je wyłączyć. I żurek możesz już wyłączyć. Jajeczka teraz schłodzimy. Tak. Wędzoneczka jest już pokrojona. Chwilę przez tygną i obieram. Tak. No i teraz okazuje się bez przeszkód technicznych krótki kurs gotowania. Żeśmy Państwu zaprezentowali. Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z tych naszych porad i przepisów. No a my może z kolei będziemy jeszcze w następnych programach, jeśli będą takie, mówić o różnych takich najprostszych, ale takich może mało używanych albo zapomnianych ziołach, czy też o tych właściwościach takich prozdrowotnych. Po prostu, bo czasem w tym pośpiechu, w tej gonitwie po prostu zapominamy, lecimy do sklepu, coś kupujemy. No, a tu się okazuje, że mamy bogactwo takich prostych, nawet z ogródka, o których no już po prostu nie pamiętamy. Taka cebula na przykład jeszcze też mi się przypomniało. Z cebuli zrobimy świetny syrop na kaszę. Cebulę kroimy w plastry, przesypujemy delikatnie cukrem, postoi i wtedy jest świetne lekarstwo na kaszel. Ponadto jeśli mamy jakieś takie blizny po urazach i możemy je przykładać cebulą, ponieważ ma ona takie właściwości małoże odkażające, ale też po prostu bardziej nam te rozjaśnia i ta blizna jest taka bardziej elastyczna, ona się bardziej po prostu wchłonie. Także no też jest taki, jak mówię, cebula ma też swoje właściwości i smakowe, ale również i takie zdrowotne.
Danusia już nam tu obiera jajeczko. Zaraz Państwu zaprezentujemy, chyba mam nadzieję, że zdążymy. Zaprezentujemy Państwu, jak to wygląda na talerzu, ten nasz żur. No i oczywiście w towarzystwie jajek takich gotowanych, nadziewanych pastami, w towarzystwie klopsów, pasztetów, po prostu tak bab takich świątecznych, no to ten żurek będzie wykwintny, no i bardzo się będzie dobrze prezentował i będzie bardzo dobrze smakował przede wszystkim. No. Jajeczko od kurwonego piegu, szumko, tak, oczywiście. Nalewamy, pachnie majerankiem, czosnkiem. Samo zdrowie, że się nie samo zdrowie. Poperek. Kiełbaskę już mamy wykrojoną. Także dekorujemy koperkiem. Mamy nadzieję, że Państwu będzie smakować. My jesteśmy również wdzięczne, że Państwo po prostu poświęciliście nam uwagę i znaleźliście czas, żeby po prostu z nami gotować. Myślimy, że te święta będą dla Państwa takie radosne, udane, pogodne. I może złożymy życzenia? O, jak najbardziej. Chociaż te święta się nie ujrzymy, wszystkiego dobrego szczerze życzymy. Zdrowia, szczęścia i radości.